Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w na moim kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, czyli na polski Dark Souls 2 Mędrzec Pierwszego Grzechu. Jest to część, z którą miałem, najwięcej, że tak powiem, wspólnego, ponieważ jest to pierwsza część Soulsów, którą ukończyłem w całym moim życiu. Ale ukończyłem tylko podstawkę i jeden dodatek. Z trzech, które dzięki właśnie tej edycji Scholar of the First Sin są do gry jakby dodawane. A mianowicie The Ringed City? Ringed City to jest w trójce. No nieważne, są to po prostu trzy dodatki i ukończyłem jeden na trzy. Mówiąc tak pokrótce, jest lodowy, ognisty i podziemno-toksyczny. Bo nie pamiętam teraz nazw, ale takie są klimaty w tych dodatkach. I ukończyłem tylko ten lodowy, choć finalnego bossa pokonałem z drobną trudnością, bo nie jest on wcale prosty. Ale też w sumie zrobiłem go na nowej grze plus, więc był pewnie troszkę trudniejszy niż na zwykłej nowej grze. No ale never mind. Rozpocznijmy naszą przygodę w drugiej części Soulsów. Dobra, widzę się tutaj pewnie po cięciu, bo... niestety, ale... coś się spieprzyło, jeśli chodzi o mój kochany... mój kochany internet, no ale trudno. Dobra, najjaśniejsze jest takie, najciemniejsze jest takie. I szlak mięsny trafi zaraz. Jest offline? Jest offline. Zajebiście, zostańmy przy tym. Ja myślę, że będę grał na takiej jasności. I dobra. Zaakceptuj. To zostaje. Kamera zostaje. Czułość, wibracje niech są domyślne. To wszystko niech też jest. Rozmowa głosowa? Pozwolona. To jest do sieciowej. To nie ważne. Okej. Efekty. Na pewno dialogi podbijemy na maksa. Muzykę może tak leciutko ponad połowę, a efekty troszkę mniej niż muzykę. To myślę będzie najoptymalniejsze. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care.
By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls. A hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Takim oto sposobem daliśmy się spuścić jak gówno w kiblu. zawsze mi się to z tym kojarzy. Widziałem już to intro chyba z 5 razy i za każdym razem mam to samo skojarzenie. I proszę, zaczynamy jako pusty. Jeśli dobrze pamiętam. I jeśli dobrze rozpoznaję po wyglądzie palców. Oni są ludzkie, tylko takie... zdechłe, powiedzmy. I proszę, jesteśmy w przedsionku. Tylko muszę troszeczkę grę przyciszyć. Powinno być dobrze. Wiecie, co jest cholernie irytujące w tej części? Tutaj klątwa może się stakować. Tu w ogóle są chyba gdzieś pieski, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, są tutaj. My je oczywiście olewamy, ponieważ dopóki nie mamy jakiejś broni, to samymi pięściami niewiele niestety zdziałamy. Tak samo gdzieś tu jeszcze... O, tu. Tu jest też pewne sekretne przejście, powiedzmy. Też radzę na nie uważać, bo z tyłu jest ogr. I to nie taki fajny, przyjazny, śmieszny, jak to... Miał szereg zwyczaju, ale jest to ogr taki trochę skurwysyński, który chce nas zabić i zeżreć przy pierwszej możliwej okazji. Prędzej czy później się tam wybierzemy, ale to dopiero z dalekiej przyszłości. Dobra, ej, weź mi tutaj, nie wariuj. Już, ogarnięty? Dziękuję. Jak zdobędziemy jakąś broń, lepszą niż w ogóle początkowa, jaką da się znaleźć, to dopiero wtedy wybierzemy się w tamte miejsca. Zwiedzimy właśnie tam, gdzie były te pieski, bo tam, z tego co pamiętam, da się jakiś przedmiot zdobyć. Tak samo ten ogr strzeże jakiegoś przedmiotu, tylko już nie pamiętam niestety,
jakiego. Ale na razie kontynuuję fabułę. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. To są chyba strażniczki ognia, tak mi się wydaje. Your name? Przypomnij sobie imię. No tak. Klawa. No to nazwiemy się oczywiście tak jak wcześniej. O ile mi gra oczywiście pozwoli. Zobaczmy. Czy ktoś coś zarezerwował? To obniżyć. Tak. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Z tymi kukłami to działa trochę inaczej, w sensie te kukły, wedle lore, wyglądają dla każdego inaczej. Zależnie kto taką kukłę trzyma, widzi w niej odbicie samego siebie. No i teraz wchodzimy, jak klasycznie w jakimś momencie Soulsów, wchodzimy w kreator postaci. Soulsów bądź Souls-like'ów. Zobaczmy. Wojownik z bliznami, duża siła i zręczność, dobrze posługuje się bronią. Błędny rycerz, dużo punktów życia i adaptacji, trudny do zabicia. Zobaczmy, jaka różnica. Okej. 12, 7, 6, 6, 5, 15, 11, 5, 5, 5. 13, 12. To już duża różnica. Okej, widzę punkty ze zręczności przeniesione do witalności. Siła troszkę mniejsza, ale cała reszta taka trochę bardziej zbalansowana. Szermierz. Walczy z gracją, ma dobrą broń w obu rękach. Bezlitosny banita. Bardzo zręczny, dobry łucznik, umie walczyć na każdy dystans. Kapłan. Pielgrzymujący kapłan, wysoka wiara i cuda wskazują mu drogę. A, gdzie na start mamy cud leczenia. Czarodziej. Uszony czarodziej, włada magią dzięki dużej inteligencji i dostrojeniu. Okej, okay. Widzę też każdy ma jakiś taki mały set. Tutaj mamy sztylet, widzę też na start, oprócz tego kostura. Odkrywca. Odkrywca znający świat. Nie jest zbyt potężny, ale ma dużo przedmiotów. No, widać. 7 na 10 przedmiotów. Jakiś pierśnik dostaje na start. Chyba bełty ma, z tego co widzę. I też masz tylecik. No plus set odkrywcy. I człowiek znikąd. Czyli nieodziany, nieznanego pochodzenia wojownik, nie ma nic do walki poza kochającym życie ciałem. No, ale myślę, że zacznijmy od jako rycerz. Pierwszą grę, jaką grałem, zacząłem jako szermierz. I co jest śmieszne, zacząłem jako szermierz, a skończyłem jako mag. Także... YOLO. A to jest akurat urok Souls-like'ów. Możecie wybrać, jaką klasę chcecie, ale wiadomo, klasa jest tylko po to, aby definiować
to, co mamy na początku, dostępne. Typu broń, tarcze, zbroja i jakieś te współczynniki. A cała reszta to już tylko zabawa, jeśli chodzi o levelowanie konkretnych współczynników. Tak więc zaczniemy jako rycerz. Co chcemy wziąć? Pierścień życia, nieznacznie zwiększający punkty życia. Tutaj też, jak widzicie, mamy nie dwa, aż cztery pierścienie do wyboru. Kukła człowieka, znajomo wyglądająca, przywraca życie pustym. Prawda, ponieważ w tej części nie ma człowieczeństwa, a są właśnie kukły. I żeby odwrócić bycie pustym, musimy zużyć taką kukłę. Ale te kukły działają dwojako. W sensie możemy albo ponownie stać się człowiekiem, albo możemy ją spalić w ognisku, jako jedną z trzech rzeczy, które możemy spalić. I jeśli dobrze pamiętam, na pół godziny nie można wtedy nas zaatakować. Jest to nawet fajne, ale kto by chciał tak marnować taki przedmiot, prawda? Na coś takiego. Składniki lecznicze, to widzę co? Dwa takie... Okej, widzę pełny pakiet kamieni życia. Dwa małe, jeden średni, jeden duży i chyba mech, który ściąga truciznę. Aha. Kość wiodąca do domu przenosi do ostatniego ogniska, zapewnia spokój ducha, choć podróże nie są całkiem spokojne. No, kości są fajne, ale w dość zaawansowanym wątku fabularnym zdobywamy przedmiot, który umożliwia nam nieskończone używanie, powracanie do domu, znaczy do ostatniego ognika. Ale to jest naprawdę daleko w fabule. Nasiono drzewa olbrzymów. Nasiono zrodzone przez drzewo olbrzymów, niejadalne. To nasiono, jeśli dobrze kojarzę, działa chyba tak, że jeśli ktoś nas zaatakuje w świecie, a my użyjemy tego nasiona, to wtedy nie jest on niewidzialny dla przeciwników. Przez to, jeśli na przykład ja bym walczył z pięcioma typami naraz, on by nagle przyszedł, ale wcześniej użyłbym tego nasiona, to tych pięciu typa atakowałby także i jego, a nie tylko mnie. No Oli, oczywiście, chyba że gościu byłby na tyle, wiecie, honorowy, że jakby przyszedł, zobaczył, że walczę, no to by sobie usiadł, poczekał. Jakbym skończył, jakbym miał mało życia, to bym się wyleczył, bo dałby mi się wyleczyć. Po czym, no wiadomo, poczekałby, aż bym full, normalnie, ukłon i walka. Takich graczy cenię. To są zajebiści ludzie. A ludzie, którzy wskakują ci na plecy tylko po to, tylko dlatego, że ty jesteś akurat zajęty walką z czymś innym i chcą cię tak zabić, no ludzie, no powagi trochę. Jak już walczyć, to z honorem. Nie mówię o Sekiro oczywiście, no bo w Sekiro nie ma walki, jeśli chodzi o walczenie z innymi graczami, ale w Sekiro gramy jako Shinobi, który no domyślnie jest skrytobójcą, ale też potrafi naprawdę dobrze walczyć mieczem. Okej, okay, żar ascezy. To jest druga rzecz, którą możemy spalić. Wrzucamy go do ognika, aby wzmocnić pobliskich przeciwników. Jest, jeśli w momencie, w którym ten żar spalimy, jest to nieodwracalne. A dodatkowo, nie dość, że to wzmacnia wszystkich przeciwników, od zwykłych mobków, którzy się respią za... przepraszam, za każdym razem, kiedy... za każdym razem, kiedy... po prostu odpocznie przy ognichu, to jeszcze nawet wzmacnia to bossów. W tym, jeśli zabijemy jakiegoś bossa, raz możemy użyć żaru, aby go zrespić. Nie musimy czekać na nową grę. Ale jest to średnio opłacalne, no przynajmniej za pierwszym podejściem do gry. I skamieniały przedmiot. Zwykła perła z kamieniny może kiedyś się do czegoś przyda. Ano, przyda się, ponieważ możemy to na starcie wykorzystać, aby coś fajnego zdobyć. I szczerze, ze wszystkich przedmiotów, jakie tu mam, wolę wybrać to. Ponieważ już na starcie będę w stanie się tym pobawić. Dobra, zakończ tworzenie. A nie, czekaj. Ale jeszcze chciałem tego tu. O właśnie, dobra, to się zapisało. Tak. Ciało, płeć... Dobra, to wiecie co? Ja robię teraz cięcie i pokażę wam finalnie, jaką postać sobie stworzyłem. Dobra. Tak będzie wyglądała moja postać, z takim oto tatuażem szmoczka na poliku. Za pierwsze podejście zrobiłem sobie kobietę i ona miała chyba tatuaż Yggdrasilu, ale
jak już gramy ziomkiem, to też nie róbmy tego samego tatuażu. Chociaż smog jest podwójnie klimatyczny, ponieważ był smog, czy raczej smoczyca Nidhogg w mitologii. Oraz jesteśmy w Dranglake, gdzie jak widzieliśmy, było pełno smoków. A więc zakończmy kreowanie czempiona, naszego kochanego, i zobaczmy, co dalej gra nam szykuje. Ja oczywiście już wiem. People come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. One to chyba tak długo ognie spilnowały, że stwierdziły, a chędożymy to i elo. No i proszę, rzuciliśmy kaptur, jesteśmy już taką postacią. Chociaż ten płaszczyk nawet był klimatyczny, bym sobie go zachował. This is a limbo. A link between Dranglake and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Coś jeszcze? My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Dobra, to już powtarza. Tutaj z tego co pamiętam na górze chyba mogę coś zabrać. O właśnie, jest skrzynka. W tej skrzyni... czy w tej skrzyni, Boże. W tej części nie ma mimików. O, kółko człowieka, spoko. W tej grze nie ma mimików, ale są skrzynie, które no potrafią dość nieźle zaskoczyć. Mianowicie albo wypuszczą dookoła chmurę trucizny, albo... co trochę gorsze... są w stanie z dupy zrespić kuszę, która będzie napieprzała dookoła. Tutaj pierwsza rzecz, to oczywiście ekwipunek też dostał mocny level up i to mi się naprawdę podobało. Tutaj co, duża dusza zaginionego nieumarłego, który dawno temu stał się pustym. Oczywiście opis jest niezmienny. Czarny kryształ oddzielenia, to już czytałem w poprzedniej serii, ale to chyba jest coś nowego. Symbol pożegnań przekazywany z pokolenia na pokolenie od niepamiętnych czasów. Ten kryształ odsyła innych do domu albo odsyła ciebie do twojego. Niezależnie czy spotkania kończą się nadzieją czy rozpaczą, są cennymi doświadczeniami. Tego przedmiotu należy używać rozsądnie. Koszt porządku. Ucieczka z innych światów przez niedozwolone rozłączenie zawsze poskutkuje karą, jednak ten amulet odpędzi skierowany na ciebie gniew. Grzechy nie pozostają jednak zapomniane na zawsze. Nie wiadomo więc, czy kolejny raz będzie równie szczęśliwy. Każde spotkanie to cenne zrządzenie losu, a los nie lubi, gdy się go oszukuje. No i tutaj. Niezidentyfikowany skamieniały przedmiot, pomimo swojego wyglądu, przyjemny w dotyku. Rzadka i dziwna to rzecz. Nieznane jest jej jednak przeznaczenie. Wróć, nieznane jest jednak jej przeznaczenie, to chciałem powiedzieć. Mroczny znak, czyli to samo co było w poprzedniej części, jest z nami i w tej od początku, ale jak widzicie opis jest inny. Przeklęty znak. Mroczny znak zadaje śmierć i przynosi gracza do ostatniego ogniska kosztem wszystkich posiadanych dusz. Zrób co tylko musisz, by zebrać fragmenty i złożyć je w coś na podobieństwo całości, zanim wola całkowicie zgaśnie. Klejnot życia. Mały kamień wykonany ze skrystalizowanych dusz. Stopniowo przywraca niewielką liczbę zdrowia. Często znajdowany przy zwłokach, jakby był pozostałością duszy.
I tutaj właśnie kukła człowieka, ciepła, miękka kukła przypominająca cień. Użyta odwraca efekt pustego, wrzucona do ogniska osobia też połączenie między światami, zapobiegając inwazjom i współpracy. No, to drugie to jest taki minus użycia tej kukły. Bacznie wpatrując się w kukłę, można dostrzec ludzką postać, ale jej forma zależy od tego, kto na nią patrzy. To jest dokładnie to, co powiedziałem. Tutaj jest statystyki moje, ogólne informacje. Tu też jest o wiele lepsze, ponieważ wiadomości nie muszę mieć żadnego rysika, tylko wiadomość mogę napisać, gdzie chcę i kiedy chcę. Tylko najpierw muszę albo wykupić, albo znaleźć gdzieś pewien przedmiot, który, będąc po prostu w moim ekwipunku, umożliwi mi pisanie tych wiadomości. Tutaj co, przypisanie klawiszy, ustawienie grafiki, to nie. No i opcje ekranu, dobra. Rozpalmy zatem pierwsze ognisko w grze. Dom strażnika ognia. Tutaj, jak widzicie, możemy od razu spalić kukłę człowieka, ale byłoby to po prostu idiotyczne z mojej strony. Pudełko przedmiotów, gdzie możemy od razu, na przykład taką kukiełkę sobie zrzucić, tylko to było... A, okej, też tak klikałem. No, duszę też możemy zrzucić. Tych przedmiotów niestety nie możemy się pozbyć, a trochę szkoda, bo będą zawalały ekwipunek. No, ale przynajmniej nie będą zabierały dużo miejsca, mam nadzieję. Tutaj jest ten skanian przedmiot. Ten sobie zostawię, bo to mogę w nie tak dalekim miejscu wykorzystać. Ale to wymaga ode mnie najpierw przejścia swoistego tutorialu. Tutaj w ogóle, widzicie, są ściany z mgły. Ale tutaj nie ma żadnych bossów, minibossów i tak dalej. To po prostu przechodzimy przez kolejne i uczymy się od gry. Tak samo tutaj mamy takie o pochodnie, które możemy sobie rozpalić. Za rozpalenie wszystkich, z tego co się orientuję, chyba nic się nie dostaje takiego. Ale no, to jest bardziej taki znacznik dla gracza, że o dobra, tu już byłem. Oczywiście klasyka. Tutaj oczywiście namierzanie, atakowanie i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze? Nie. Dobra, co było dalej? A, o sprincie też jest nauczanie. Spoko. Tu jest rzeczek schowany. Znik chyba nic nie dropiło, jak już dropiło, to mega rzadko. O właśnie, proszę. Tam jest właśnie ogr, o którym mówiłem. Żeby było śmieszniej, to dokładnie tam za kamieniami jest drugi. To tak dla tych, którzy już by się porwali hop-siup na takiego delikwenta. To oczywiście możemy chyba zaskoczyć i zrobić mu backstaba. I zależnie od broni, jaką mamy, jest tego inna animacja. To nie jest już teraz tylko po prostu przeszycie gościa na wylot, po czym wyciągnięcie go z tego. O, i sztylecik zdobyliśmy. Czy jest lepszy od mojego? W ogóle patrzcie, mogę mieć aż 3 bronie. To jest też zajebiste. Zobaczmy. Nie, sztylet jest gorszy. W sensie ma większą zwinność, ale nic więcej. Nie, Boże, nie. Czy zwinność? Co to było tutaj? Szybko, szybko. A nie, to jest siła kontry. Dobra. Okej, czekaj, czy mogę samą ręką zrobić kontrę? W sensie paradę. Tutaj zmiana trzymanej broni. No, jakbym chciał jeszcze mieć broń słabą w rękach, nie? No to może bym ją wziął. W tej części dochodzi też, czy może już to było poprzedniej, nie wiem. Ale może, jeśli tutaj będę trzymał dwa rodzaje takiej samej broni, to jakiś specyficzny atak mogę wykonać. W sensie jakiś taki ekskluzywny atak dla takiego rodzaju broni. Na przykład jeśli mam... To jest prosty miecz. Jeśli mam dwa proste miecze i chyba jeśli wcisnę oba bampery jednocześnie, to wykonam jakiś specjalny atak z użyciem tych dwóch mieczy. Nie jestem pewien, jak to działa, bo nie udało mi się jeszcze nieraz takiego czegoś zrobić. No ale cóż. Może kiedyś się uda. Tutaj poruszamy kamerą. I to jest właśnie miejsce. Jest takie samo gniazdo, jak było w przypadku... O właśnie. Takie samo, jak było w przypadku... Snugiego, no tego... Takie samo gniazdo, jak było w Azylu Nieumarłych. Czemu mi się tak dupce ta gałka? I w tym miejscu możemy właśnie zrzucić ten przedmiot. Ja, ja! Tutaj, pochmur. Ja, ja! Silki, smut!
Dobra, i co to dawało? Sztabę tytanitu, proszę bardzo! Tak mocny przedmiot na start gry. Pięknie. Oj, oj! No to było debilne z mojej strony. Dobra, od czego mamy klejnoty życia? Dobra. Tutaj jest ziomeczek. Aha, pomnik blokuje drogę. No tak. Bo on jest zamieniony w kamień, ale możemy go z tego stanu wyciągnąć. Tylko jest do tego potrzebna specjalna rzecz. Mianowicie, jak się nazywało? Chyba stara pachnąca gałąź. Tak się nazywał ten przedmiot. Jak to zdobędziemy, a w całej grze są chyba trzy takie i trzy możliwości odkamienienia ludzi, to wtedy możemy właśnie wykorzystać starą pachnącą gałąź i odblokować sobie po pierwsze drogę, a po drugie rozmowę z niektórymi ziemeczkami. A póki co wchodzimy do Majuli, czyli do pierwszej większej lokacji, która w tej części pełni rolę właśnie kapliczki Zjednoczenia. No, wszystko ładnie, pięknie. Już widzę, dostałem od razu, jak zrobiłem sobie postać, to od razu stałem się też człowiekiem. O, jest osoba, która pełni rolę Strażnika Ognia. No to pogadajmy z nią. Are you the next monarch, or merely a pawn of fate, bearer of the curse? I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Delka Estusa. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Możesz podnosić poziom dzięki mocy szmaragdowej, Herold. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the lest this land swallow you whole. Dobra, nie wiem, czy to nie było już, aby mówione, ale no... Jeśli nie było, to spoko. Jeśli je, no to trochę spieprzyłem. Ale okej. Tutaj mamy klasycznie. Wszystko fajnie. Ta adaptacja mi tak irytuje, naprawdę, bo to daje mi odporność na de facto wszystko. W sensie podbija mi zwinność, równowagę, odporność na całą resztę, ale w to się tak czasami nie opłaca pakować, nie? A wiadomo, im wyższy mamy my poziom jako gracz, tym więcej dusz musimy wydawać, aby kolejne punkty podbijać. W momencie, w którym ja miałem 50 chyba... Nie, miałem chyba 216 level, to jeden punkt kosztował mnie chyba ćwierć miliona dusz, jak nie więcej. A tej adaptacji przez całą grę w ogóle nie ruszałem. Przez to jest przerąbane. No ale okej. Nowy level nie trzeba. Powiedz coś nowego. Tam go widać. Straight into the essence of the soul. But whatever came of it, those who come to Drangleic seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Wątpię, ja się łatwo nie poddaję. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom.
provided you find her on a good day. The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Even when you have precious little time. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. If you find an Estus shard, bring it to me, so that I may ease your burden. Over the hill and past. Dobra, to już się powtarza. Ale może uda mi się jeszcze powtórzyć tę gadkę o tej jednej? Tak. Dobra, to już w sumie dalej to samo. Tutaj, nie, tu. Tam, w tamtym domu znajduje się właśnie taki specyficzny NPC, z którym możemy porozmawiać i który właśnie potrafi udzielić parę wskazówek. A najpierw pogadajmy sobie z tym rycerzem. Undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Mogę jakiegoś gestu użyć, żeby się zatrzymać? Niestety. Ha, i w ogóle nie ten. W ogóle nie mogę gadać, jak użyłem gestu. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. That's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. No pewnie to jest jakiś ból być nieśmiertelnym. W sensie nie wiadomo jak to jest. Wszyscy ludzie szukają nieśmiertelności. No może nie wszyscy. Ale no, wskażcie mi człowieka, który odrzuciłby ofertę nieśmiertelności. Ciężko jest odrzucić taki dar. Ale czy to faktycznie jest dar? Bo niestety, życie ma swoją cenę. Ale w przypadku nieśmiertelności żyjecie wiecznie, a wszyscy, których kochaliście, odchodzą bezpowrotnie. Nie da się tak żyć. Jeszcze dodatkowo możecie sami zginąć, nie wiadomo w jaki sposób, ale zawsze to przeżyjecie. Zostać nabici na pal, poćwiartowani, rozstrzelani, kij wie co jeszcze, ale zawsze przeżyjecie. To nie jest życie. To jest jeden wielki koszmar. Przeżyć tego typu śmierci? No, nie powiem. W takich momentach ta nieśmiertelność to dar. Ale żyć całkiem samemu, bez nikogo, albo pamiętać ludzi, którzy kiedyś cię kochali, a już odeszli, a ty nie mogłeś z nimi? To klątwa. Klątwa nieśmiertelności. Dobra, powiesz coś jeszcze, czy już się będziesz powtarzał?
There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now, like I have. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Możemy przystąpić, bo to nic mnie kompletnie nie kosztuje, a tak czy siak przymierza chcę odkryć. Błękitna pieczęć, przystępujesz do przymierza. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Dobra, powiesz coś jeszcze? Lonely here. It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Nauczy gestu. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort. Little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. May you find peace on your journey. Ano, i to jest nasz pierwszy cel. Wiem. To jest nasz pierwszy cel. Knieja olbrzymów, czy tam las olbrzymów. Ja niestety nieopatrznie, bo nie zauważyłem totalnie tego przejścia, zagrałem za pierwszym razem i najpierw poszedłem w tamtą stronę, ale na tamtych przeciwników byłem totalnie nieprzygotowany. Dosłownie one-shotowali mnie momentalnie, no nawet nie byłem w stanie jednego ciosu im zadać. Ginąłem chyba od jednego ich ciosu, za każdym razem. Kolejny klient z życia, miło. Myślę, że na zwiedzanie Majuli jeszcze przyjdzie czas. Może na początku kolejnego odcinka. Ja ten już zakończę. Ale póki co siądę sobie przy ognichu i nagram wam kolejny odcinek, żeby za dużo nie tracić. Choć w sumie kto tu bardziej traci? Ja czy wy, jeśli nie nagram odcinka tak w miarę na zapas? Nie, czekaj, co? Dobra, nie, bo... Może czymś czasami gadam jakieś głupoty, po prostu bez sensu. Nieważne. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się eksploracją troszkę Majuli, a później spróbujemy wejść do tego lasu olbrzymów. Do usłyszenia. Cześć!